Panie, Tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się tworzyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Niech będzie pochwalony Chrystus. Wieki wieków. Amen. Drodzy parafianie, parafii Dobrego Pasterza, niecodzienna uroczystość, bo przynajmniej raz na 3 lata. Dzisiaj taką właśnie przeżywamy. Podczas tej mszy świętej będziemy świadkami, jak nowy ksiądz proboszcz obejmuje, chciał się powiedzieć, władzę dusz, bo prowadzenie liturgiczne nowego proboszcza ma swój przepiękny porządek. Będziemy po kolei patrzeć na wszystko to, co będzie się dokonywało w życiu nowego księdza proboszcza dzisiaj podczas tej mszy świętej. Dlatego cieszymy się, witam go bardzo serdecznie w imieniu księżniczego dekanatu i życzymy księdzu Zenonowi, żebym ze swojego posługiwania dziekańskiego nie musiał następnego wprowadzać, bo oczywiście ostatnio ta częstotliwość u dobrego pasterza jest rzeczywiście bardzo szybka. Więc kochani parafianie, wspierajcie nowego proboszcza, żeby rzeczywiście podejmując tę piękną funkcję odpowiedzialności za wszystko to, co duchowe nade wszystko, a również i materialne, żeby mógł rzeczywiście doświadczyć właśnie naszej Lubelszczyzny od tej strony piękna. Nigdy tu nie pracował, nigdy nie był, więc kochani, na początku powiem humorystycznie, że jak ksiądz proboszcz będzie mówił, że idzie na pole, to wcale na pole nie idzie, bo to po krakowsku tak jest. U nas się mówi na dwór po prostu, a po krakowsku na pole. Więc nie wyprowadzi was w pole, absolutnie nie. A jeżeli to tylko na Boże pastwiska i właśnie ten dobry pasterz, który rzeczywiście przewodzi waszej służbie parafialnej, niech mu pokazuje tę prawdziwą drogę właśnie tej siejby Bożego Słowa, sakramentów świętych. Dlatego na początku odczytam nominację księdza arcybiskupa upoważniająca do bycia proboszczem dobrego pasterza w Lublinie, księdza Zenona. Czcigodny księże, w związku z prośbą czcigodnego księdza Sławomira Knopika, przełożonego polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w dniu 5 czerwca bieżącego roku, mianuję czcigodnego księdza z dniem 1 lipca tegoż roku proboszczem parafii pod wezwaniem dobrego pasterza w Lublinie według kanonu 602, paragraf 1 oraz zgodnie z kanonami 522-524 Kodeksu Prawa Kościelnego z wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisów prawa partykularnego. Urząd proboszcza obejmuje czcigodny ksiądz protokularnie wobec miejscowego księdza dziekana. Przed objęciem swych nowych obowiązków proszę złożyć przewidziane prawem wyznanie wiary oraz przysięgę przy obejmowaniu urzędu w Kościele. Odpis protokołu należy złożyć w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Zawierzając posługę kapłańską czcigodnego księdza Maryi Matce Kapłanów, na codzienny trud apostolski udzielam
pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup, metropolita lubelski Stanisław Budzik, kanclerz ksiądz Adam Jaszcz. W miniony wtorek byłem również świadkiem przekazania materialnego parafii, a dzisiaj tego liturgicznego. Nowy ksiądz proboszcz będzie wam głosił Słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, no i chrzcił dzieci, to dzisiaj już nam pokaże, jak spotrafi. Tak się pięknie składa, że od razu to wejście właśnie wśród najmłodszych parafian, no i przyszłości tejże parafii. Będzie odwiedzał chorych, wraz z wami będzie się modlił, gdy będzie żegnać swoich bliskich zmarłych. Pod jego przewodnictwem będzie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go, kochani, otwartym sercem, jak również i my to czynimy, i ja ze swojej strony, jako oczywiście i sąsiad, nade wszystko sąsiad, bo to, co najpiękniejsze, to sąsiedztwo. Mieć dobre sąsiedztwo, to rzeczywiście być nieustannie tym właśnie przeżywając to piękno tego wszystkiego, co się dokonuje. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, że te nasze parafie się zazębiają, jak oczywiście jedni idą tu, drudzy idą tu, ale Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski i oczywiście dobre sąsiedzkie są, nas łączą więzy, także stąd to jest najpiękniejsze, co może być, bo z sąsiadami różnie bywa, dobrze o tym wiecie. Więc w związku z powyższym jesteśmy tym przykładem właśnie tego dobrosąsiedztwa i oczywiście tego życzymy i oczywiście prosimy, aby ksiądz Zenon wszedł właśnie w nasz dekanat, a po kolei będziemy rzeczywiście poznawać to wszystko, co się oczywiście dzieje w życiu parafii, dekanatu i naszej arcydiecezji. Drugi księże proboszczu, twojej pasterskiej pieczy, arcybiskup lubelski powierzył troskę o tutejszą parafię. Niech więc Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś Boże Słowo, aby wierni umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy starsi, młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu. Otaczaj ojcowską miłością ubogich i chorych. Ożywiaj w sercach wiernych apostolskiego ducha i zachęcaj do wspólnej troski o sprawy Kościoła. Zarządzaj też roztropnie dobrami materialnymi powierzonymi tej pieczy. Również witam bardzo serdecznie nowych kapłanów i będę się też musiał uczyć po prostu, tak jak i wy, kochani. Więc oczywiście przybywają nowi, więc w związku z powyższym oto wszystko czynię nowe, można by się tak powiedzieć, cytując Apokalipsę świętego Jana. Nie wszystko. Tradycja parafii dobrego pasterza. To fundament jest właśnie nasz tutaj senior, właśnie budowniczy tego kościoła. Więc on po prostu tak jest, należy się brawa dla niego, jak najbardziej po prostu, bo to rzeczywiście znamy go, pamiętamy go i ksiądz Zenon właśnie teraz korzysta z księdza Zdzisława i tych właśnie pasterzy, którzy pracowali po właśnie księdzu Zdzisławie, świętej pamięci, ksiądz Stefan, później niezapomnianej pamięci, ksiądz Florian, który pełnoletność w parafii dobrego pasterza odziedziczył, bycia oczywiście księdzem tutaj. Potem oczywiście ksiądz Andrzej, ksiądz Kazimierz i ksiądz Zenon. Więc witam wszystkich właśnie i nowego proboszcza i oczywiście jego wikariuszy, współpracowników, a resztę niech oczywiście raz dopowiedzą parafianie. Drodzy księża, w imieniu Rady Parafialnej oraz wszystkich parafian pragniemy was serdecznie przywitać w naszej wspólnocie parafialnej. Wasza obecność daje nam ogrom radości i nadziei na owocną współpracę oraz na pogłębianie naszej wiary. Życzymy wam, abyście potrafili odnaleźć wśród nas atmosferę pełną miłości, zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia. Niech dobry Bóg was prowadzi, a Matka Boża otacza opieką. Szczególnie ciepłe słowa kieruję w stronę księdza proboszcza. Księże Zenonie, przechwycasz ster naszej parafii.
Niech Twoje przewodnictwo będzie pełne mądrości, cierpliwości oraz miłości. Niech Twoja misja będzie dla nas źródłem inspiracji, stałego wsparcia oraz rozwoju duchownego. Niech Wam Bóg wszystkim błogosławi i prowadzi u progu nowej posługi u dobrego pasterza. Szczęść Boże. Księże, drogi księże proboszczu Zenonie, nowy przewodniczący Rady Duszpasterskiej, księża wikariusze Jakubie, Mateuszu i Wojciechu, bądźcie nam na tej naszej arce dobrego pasterza w Lublinie sternikami. Pozwólcie i pomóżcie nam przebrnąć przez rafy i mulizny współczesnej walki z Kościołem, wiarą i Panem Bogiem. Szczęść Boże. Pani, szczególną władzą pasterską są klucze. Za chwilę przekażę księdzu proboszczowi Zenonowi najpierw klucze do waszej świątyni. Nie tylko tej materialnej świątyni, ale klucz jest symbolem otwierania serca człowieka. Więc niech, księże Zenonie, te klucze służą ci w codzienności twojego życia, powołania, aby ta piękna świątynia, która została nieustannie ubogacana, by to, co przed tobą jeszcze materialnego, pozwalało ci zawsze dodawać siły, otuchy i wsparcia. Więc czuj się jak ten święty Piotr. Trzymaj w ręku te klucze do tej materialnej najprzód świątyni. Niech ona pięknieje, a w niej niech lud wierny oddaję Bogu chwałę. Kochani, szczególnym miejscem właśnie to jest ten klucz jeden niepowtarzalny. To szczególne miejsce w świątyni to tabernakulum. To właśnie ono jest najważniejszym miejscem w każdej świątyni. Zrozumieć tajemnicę Eucharystii, tajemnicę świętości, to rzeczywiście uświadomić sobie, że i wiara, i nadzieja, i miłość płynie od tego, który tu ma swoje miejsce. Księże proboszczu, przekazując ci właśnie ten niepowtarzalny klucz od tabernakulum, od żywego Jezusa Chrystusa, życzę ci, aby właśnie serca twoich parafian były autentycznie żywymi tabernakulami, gdzie będzie mieszkał Chrystus przychodzący w Eucharystii. Pieśń na wejście i nowy ksiądz proboszcz za chwilę ucałuje ołtarz i rozpocznie mszę świętą, pierwszą za parafian tu pośród was, już u siebie, jako wasz dobry pasterz. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz. Sercem, co dziełem są Twych rąk. Światłem rozjaśnij naszą myśl, serca nam miłość świętą wlej i wątło słabość naszych ciał. Potrzeb stałością mocy swej. Daj
nam przez Ciebie Ojca znać. Daj, by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, po słowach dziakana, witam Was jeszcze raz wszystkich, i zwłaszcza też i gości, ale chciałbym przywitać księdza dziekana, księdza Jerzego Wełnę, na tej uroczystości, naszego wiceprowincjała polskiej prowincji Sercanów, księdza Witolda Janusia. Dobrze, że jest z nami. Wszystkich pozostałych księży. Ja modlę się w intencji księdza proboszcza, księdza Wojciecha, Jakuba i Mateusza o potrzebne łaski dla nich. Witam serdecznie dyrekcję szkół, panią Sławomirę Kryńską z SP34, zespołu szkół ogólnokształcących numer 1, pana dyrektora Wojciecha Kalickiego. Witam siostry zakonne, dobrze, że są obecne. No i oczywiście jeszcze raz budowniczego tej parafii księdza Zdzisława Kozioła.